Dzień dobry Państwu. Nazywam się Iwona Danielewicz, jestem kustoszem w Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzisiaj opowiem Państwu o obrazie Jacka Malczewskiego Śmierć, który na aukcji adopcyjnej został właśnie zaadoptowany przez panią Katarzynę Jaruzelską-Kastory i pana Pawła Kastory. Temat śmierci w obrazach Malczewskiego był jednym ze stale powracających. Generalnie w ogóle przełom XIX na XX wiek, okres, no, można powiedzieć, takich dekadenckich koncepcji, szczególnie literackich, oddziaływał też na malarzy, na rzeźbiarzy. I bardzo często właśnie stary temat ikonograficzny, jakim jest śmierć, podejmowany przez artystów, powraca właśnie w takim trochę dziwnym, w trochę nietypowym, można powiedzieć, w intrygujących realizacjach Jacka Malczewskiego. Śmierć, ze śmiercią artysta spotykał się o tyle dość wcześnie, że wychowywany w dworze swojego wuja, słyszał już wówczas o ofiarach powstania styczniowego, a następnie śmierć ojca, matki powodowała to, że ten moment końca był dla niego jednym z najważniejszych. Oczywiście będzie ten temat podejmował do końca swoich dni. Najczęściej, co jest też bardzo znamienne, śmierć maluje pod postacią młodej, pięknej kobiety. Na wielu jego obrazach, nawet jeśli nie noszą tytułu śmierć, czy nie przedstawiają samej śmierci, widzimy artystę, albo samego artystę, tak jak na przykład w takim słynnym portrecie z Muzeum Narodowego w Poznaniu z kolekcji Raczyńskich, gdzie przedstawia jego ukochaną miłość jego życia, Marię Balową i siebie. I ta właśnie piękna młoda kobieta kładzie mu, zamyka mu oczy takim bardzo delikatnym i pełnym czułości gestem. Tutaj, w tym obrazie, Malczewski przedstawia śmierć pod postacią młodej, pięknej kobiety, nawiązując tutaj do greckich jakby wzorów, do greckiej tradycji, mitologii przedstawiania Thanatosa, czyli boga śmierci, którego Grecy przedstawiali pod postacią mężczyzny. Tu Malczewski, zawsze u niego Thanatos to jest kobieta, najczęściej młoda, urodziwa. Tym razem ubrana właśnie w peplos, w pancerz, włosy przewiązane, czy taki welon, rodzaj welonu założony na głowę. I to jest, obraz opowiada właściwie o, można powiedzieć, końcu życia każdego z nas, bo cóż, żniwa skończone, leży jeszcze siano, nie siano, tylko słoma na polu i ten utrudzony, ogorzały mężczyzna klęka, prawda, przed śmiercią. Można powiedzieć, że on jakby czeka już na tę śmierć. Nie widać w jego twarzy przerażenia, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, rodzaj jakby ulgi, że to, co już w tym życiu doświadczył i co było jakimś trudem wielkim, on już tutaj po prostu kończy tę swoją. Jednocześnie, że on poddaje się temu z taką wiarą osoby religijnej, bo na jego szyi widzimy, prawda, medalik, który kiedyś zakładano zawsze, najczęściej po chrzcie albo po pierwszej komunii. Ale też Malczewski przenosi nas do wsi na terenie właśnie Kielecczyzny, do rodzinnego
do rodzinnych stron, w których spędził wiele czasu. I również ten zapadający letni wieczór jest też takim momentem jakby zamykającym dzień, kończącym dzień, tak jak śmierć kończy ludzkie życie. W naszej galerii jest też jeszcze inny obraz Jacka Malczewskiego pokazujący śmierć, mianowicie śmierć artysty, która przychodzi do niego do pracowni. Także, prawda, w momencie tu jest wieśniak, który zszedł z pola, a tam artysta, gdzie jeszcze jego modele w tej pracowni są, a on już leży na marach. Dla Malczewskiego w ogóle problem śmierci był też o tyle istotny, że on bardzo często właśnie w tych przedstawieniach rodzinnego majątku Wielgiem pokazuje moment powrotu, czy to z jakichś postaci, o których niewiele wiemy, ale na przykład ubranych w szynele wojskowych, okutych jeszcze w kajdany, a więc tych, którzy wracają z zesłania i oni podchodzą pod bramę i tam już na nich czeka śmierć. Śmierć najczęściej właśnie młoda kobieta, czasami naga, czasami odziana, z kosą w ręku i to jest ten moment takiego wahania dla nas wszystkich, dla artysty też, czy już przekraczam ten próg i ta śmierć już wreszcie doszedłem do celu, o może w tym sensie. I przez to, że ta interpretacja śmierci u Malczewskiego występuje pod najróżniejszymi postaciami, wariantami, osobami, tematami i tak dalej. Czasami jest też taki obraz u nas, Thanatos, gdzie młoda kobieta staje przed dworem, w którym mieszkali rodzice artysty i widać właśnie starca wychylającego się przez okno, którym mdleje, prawda? Więc można powiedzieć, że śmierć obok tworzenia, a więc procesu twórczego, obok obowiązku artysty, który Malczewski rozumiał w bardzo różny sposób, no jest jednym z takich toposów i literackich, i też artystycznych młodopolskich.